Dobry dzieci. Dzisiaj nadal mówimy o ochronie środowiska. Tym razem zajmiemy się po prostu śmieciami. Posłuchajcie wierszyka pod tytułem Marsz do kosza. Spójrzcie proszę, oto śmiecie, wszędzie pełno ich znajdziecie. Kto im życie pragnie skrócić, może je do kosza wrzucić. Ale tutaj warto dodać, że niektórych śmieci szkoda, bo pożytek jest z nich duży, jeśli je powtórnie zużyć. Ten, kto sprytnie je przetwarza, wciąż bogactwo swe pomnaża. I dlatego w całym świecie ludzie segregują śmiecie. Tu papiery, tam butelki i plastików pełno wszelkich. Materiały i metale, nie marnuje się nich wcale. I tu prosta jest zasada, co się nie da, należy składać, żeby śmieć, gdy już jest w koszu, zbytnio tam się nie panoszył. Wiecie już sami z własnych obserwacji, że pod wszystkimi budynkami mieszkalnymi znajdują się kosze na śmieci, tak? Kosz na papier, kosz na szkło, kosz na plastik. Również jest kosz na bioprodukty, takie jak resztki pożywienia czy resztki roślin. I w ten sposób po prostu segregujemy śmieci po to, żeby można by je było potem wykorzystać. Dajemy jakby drugie życie tym śmieciom. Już mówiliśmy wcześniej, że z papieru można wyprodukować na przykład gazety, opakowania, tekturę, papier toaletowy, że szkło można przetopić i jeszcze raz wyprodukować przedmioty szklane. Z plastiku też można wykorzystać, wyprodukować różne przedmioty, ale plastik najdłużej jednak rozkłada się w środowisku i najmniej możliwości sprawia do wykorzystania. Oto są różne śmieci, tak? I widzimy, że śmieci są różnego typu i tych śmieci produkujemy bardzo, ale to bardzo długo. Popatrzmy teraz na pytania. Dlaczego nie wszystkie śmieci powinny trafić do kosza? No bo możemy je wykorzystać, a powtórne wykorzystanie nazywa się recyklingiem. Które z nich nadają się do powtórnego przetworzenia? Oczywiście papiery i szkło i plastik. W jaki sposób można wykorzystać posegregowane i przetworzone śmieci? Zobaczcie teraz uważnie. Jak można wykorzystać takie śmieci? Można zrobić różne fajne przedmioty. Sekundkę, bo coś mi się tu pomieszało, tak? Można zrobić wiatraczki. Można zbudować łódkę. Można opony wykorzystać jako tor przeszkód, różne tunele. Można pobawić się z zużytych puszek lub kubeczków i zrobić taki głuchy telefon. Można również wykorzystać płyty CD, które się nam zepsuły, których nie używamy, na różne prace plastyczne. A także z opakowań możemy zbudować na przykład różne przedmioty do zabawy. A tutaj mamy wykorzystane drewno i zbudowany samolot. No i z materiałów, z włóczek, z resztek swetrów, bluzek możemy uszyć inne rzeczy. Nie tylko zabawki, ale także i torby. Także można wykorzystać te różne przedmioty w różny sposób. Potem przejdziecie do ćwiczeń i w zadaniu pierwszym przeczytajmy. Człowiek wytwarza ogromne ilości śmieci. Wiele z nich przetrwa tysiące lat. Dlatego powinniśmy segregować odpady i powtórnie je wykorzystywać. W pierwszym zadaniu mamy polecenie, co może powstać po ponownym wykorzystaniu, czyli przetworzeniu makulatury. Narysuj swoje pomysły w pustych polach. Tutaj wszystko zależy od Waszej kreatywności. W zadaniu drugim natomiast musimy połączyć przedmioty przedstawione na zdjęciach tak, żeby powstały pary, odpady i produkty. Na przykład mam produkt butelki, a tutaj jest odpad, więc muszę połączyć po prostu linią i tak po kolei popatrzeć na te przedmioty, co do siebie pasuje. W zadaniu trzecim trzeba będzie rozwiązać krzyżówkę. Pomiędzy drzewami ukryły się różne śmieci. Trzeba odgadnąć, w które miejsce wpisać nazwy tych śmieci, a kiedy już uzupełnicie krzyżówkę, to następnie odczytacie hasło, bo tutaj
na niebieskim polu powstanie to hasło. Kiedy wpiszecie to hasło, to również przeczytacie, co ono oznacza. W zadaniu czwartym w każdym rzędzie zaznacz przedmioty, które nie pasują do pozostałych. Czyli na przykład tutaj widzę, że są wszystkie rzeczy metalowe, to nie pasuje do pozostałych, oczywiście ta butelka. I tak po kolei sobie skreślacie, co nie pasuje do pozostałych. W zadaniu piątym siebie narysujecie i następnie zwrócicie uwagę na napisy. To są czasowniki, odpowiadają na pytanie, co robi. Ja to jest pierwsza osoba liczby pojedynczej. On, trzecia osoba liczby pojedynczej. Musicie potem kreseczkami połączyć siebie albo Kajtka z tymi wyrazami. Szanuję, no to kto? On, tak? Czyli połączę z Kajtkiem. Segreguję ja. Po czym się zorientuję, gdzie jest liczba pojedyncza, a gdzie jest liczba mnoga? Po końcówce wyrazu. W liczbie pojedynczej, w pierwszej osobie, na końcu wyrazu będzie stało ę. Segreguję, wykorzystuję, szanuję. W trzeciej osobie liczby pojedynczej będzie stało e. On szanuje, on wykorzystuje, on segreguje. Także właśnie taką pracę będziecie mieć dzisiaj. I życzę miłej pracy. Na pewno jest jej dużo, ale myślę, że jest to praca nie taka trudna, jak się nam wydaje. No to do zobaczenia, do usłyszenia.